No dzień dobry, witam Was w nowym filmie niespodziance, bo nie planowałam go właśnie dzisiaj opublikować, ale stwierdziłam, że skoro mam już praktycznie zmontowany film i przygotowany materiał, to go opublikuję. I mam nadzieję, że przyjemnie będzie się Wam go oglądało. Będzie to taki typowy, luźny daily vlog, ale po prostu stwierdziłam, że mam Wam parę rzeczy do pokazania, do opowiedzenia i chciałabym to jeszcze po prostu opublikować w listopadzie. Także zróbcie sobie coś ciepłego do picia, jakąś herbatkę i zapraszam do oglądania. I co w dzisiejszym filmie? W dzisiejszym filmie, jak zwykle, będzie bardzo proste, normalne życie, nic się tutaj tak naprawdę nie wydarzy. Natomiast chciałam Wam pokazać parę rzeczy, które tak nie do końca mi pasowały do klimatu grudniowego, więc chciałam to wypuścić jeszcze w listopadzie. Stąd właśnie też ten film, dlatego że właśnie dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak planuję i czy w ogóle planuję nagrywać filmy właśnie w tym klimacie vlogmasowym, grudniowym, świątecznym. Pogadamy sobie też trochę o Instagramie i o tym, co gdzieś tam sobie trochę zaplanowałam. No i pokażę Wam też trochę rzeczy takich zakupowych. Bardzo dużo skończyło mi się właśnie w ostatnim czasie kosmetyków, więc musiałam po prostu uzupełnić z całą praktycznie swoją pielęgnację, więc też pokażę Wam od razu, co zamówiłam i pokażę Wam też kurtkę puchową, którą znalazłam i która okazała się być po prostu ideałem. A to była pierwsza kurtka tak naprawdę, którą zamówiłam, więc mam wrażenie, że to taka trochę perełka, więc chcę Wam pokazać, zanim jeszcze nie ma tak bardzo dużych mrozów, bo może ktoś z Was też szuka kurtki. Także ten dzisiejszy vlog będzie taki naprawdę bardzo, mam wrażenie, mało merytoryczny, ale też nie chcę, żeby wszystkie filmy takie były. Także ja teraz lecę sobie zrobić śniadanko i później przyjdę do Was z pierwszym tematem. Jak widzieliście, byłam dzisiaj rano w Pudce i kupiłam sobie taki chleb. To jest chleb, który w nazwie miał jaglany i tam chyba było jeszcze z dodatkiem siemienia lnianego. I ja generalnie raczej staram się nie kupować chleba pszennego i w ogóle raczej też odchodzimy od kupowania chleba, dlatego że my pieczemy sami. Natomiast raz na jakiś czas ja lubię mieć po prostu w zamrażarce taki właśnie chleb, typowo taki pszenny, z którego wychodzą takie, wiecie, fajne grzanki. I też nie jest taki mocno przytłaczający, dlatego że jednak mimo wszystko chleb żytni jest bardzo taki wyrazisty w smaku. I czasem lubię po prostu zjeść coś takiego troszeczkę innego, więc wzięłam dzisiaj taki właśnie chleb jaglany. On tutaj ma dużo jakichś takich, wiecie, różnych pestek. Właśnie siemię lniane jest, widzę, że są chyba też pestki słonecznika. Mam właśnie ochotę na takie klasyczne tosty, wiecie, z awokado i z jajkiem i właśnie spróbuję sobie tego chleba, mam nadzieję, że będzie spoko. Powiem Wam, że pachnie przepięknie, więc myślę, że w smaku też będzie, no będzie dobry. Moje śniadanko prezentuje się następująco. Bardzo lubię jeszcze właśnie do tego jajka dodać sobie takie płatki chili, bo to też tak fajnie podkręca ten smak. A na awokado zawsze, zawsze sól i czosnek, bo sobie nie wyobrażam właśnie awokado bez dodatku czosnku. Powiem Wam, że jem ten chleb i jest naprawdę przepyszny i tak sobie z ciekawości zerknęłam na stronę Pudki w ogóle, jaki on ma skład i powiem Wam, że naprawdę mega dobry. No wiadomo, że jest tutaj głównie mąka pszenna, no jakby spodziewałam się tego, dlatego że żaden chleb taki żytni albo w 100% jaglany tak nie wygląda, więc mamy tutaj mąkę pszenną, ale mamy zakwas żytni, więc to jest super. No i mamy właśnie czarny sezam, siemię lniane, otręby.
No i jeszcze mamy czosnek, więc powiem Wam, że naprawdę mega, mega pyszny, polecam. O, jak mi tu ładnie teraz światełko przyświeciło. Także bardzo Wam polecam, bo w smaku jest naprawdę przepyszny. Dobrze, jestem, mam kawkę i pogadam sobie o pierwszym temacie, który w ogóle nie przyszedł mi do głowy, dopóki jedna z Was na Instagramie nie zadała mi pytania, czy będzie u mnie na kanale Vlogmas, czy ja w ogóle coś takiego planuję. Doszłam do wniosku, że generalnie ja nie chciałabym robić filmów właśnie tak masowo z takich powodów typu właśnie Vlogmas, typu właśnie na przykład jakaś majówka, jakieś takie, wiecie, miesiące, które generalnie zazwyczaj kojarzą się na YouTubie z tym, że tych filmów pojawia się więcej. Więc ja tak sobie właśnie pomyślałam, że ja bym nie chciała w ogóle iść w ten taki trend produkowania większej ilości filmów tylko dlatego, że inni twórcy tak robią. Ja raczej wychodzę z takiego założenia, że chciałabym jednak mimo wszystko bardzo mocno to swoje życie mieć takie spokojne, nie generować sobie dodatkowego stresu. A wiecie, nagrywanie takie na czas, to dla mnie to jest jednak mimo wszystko jakiś tam stres. Więc ja sobie absolutnie nie chcę tego dokładać. Bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu coś się działo na tym moim kanale w tym grudniu, żeby może działo się troszeczkę więcej, żeby było właśnie bardziej takiego, więcej takiego codziennego życia, takiej codzienności niż może właśnie takich merytorycznych filmów. Trochę mam ochotę od tego po prostu odpocząć. Mam ochotę po prostu ponagrywać takie zwykłe, luźne, codzienne życie. Takie, jakie też lubię oglądać. Takie, wiecie, proste, gdzie się naprawdę nic nie dzieje. Gdzieś z jakimś takim świątecznym klimatem w tle, z zimą w tle. To jest coś, co bardzo lubię oglądać, dlatego że to mnie też bardzo uspokaja. Więc jeśli chodzi o mój vlogmas, to ja bym chciała zrobić to w taki sposób, żeby właśnie poświęcić w tym grudniu czas na to, żeby były vlogi, zwykłe takie, zwykłe, codzienne vlogi, no i żeby pojawiało się ich troszeczkę więcej. Na ten moment planuję dwa w tygodniu, w sensie filmy dwa razy w tygodniu i nie planuję nagrywać więcej, dlatego że jednak mimo wszystko ja chcę się cieszyć tym grudniem, chcę trochę nabrać takiego rozpędu przed styczniem, chcę pozamykać sobie trochę takich, wiecie, spraw, które gdzieś tam jeszcze potrzebują mojej uwagi. I po prostu wiem, że dla mnie te dwa filmy w tygodniu to i tak jest dużo, dlatego że ja bardzo dużo czasu też poświęcam na to nagrywanie, na montaż. Mi bardzo zależy na tym, żeby te filmy były jednak mimo wszystko estetyczne. Ja lubię po prostu oglądać ładne kadry. Zależy mi na tym, żeby to wszystko było po prostu takie dopracowane, żeby to nie było byle jakie, bo mi naprawdę nie zależy na tym, żeby produkować masówkę i robić codziennie jakiś film. Mi bardziej zależy na tym, żeby po prostu to było jakościowe i absolutnie tutaj ja teraz nie uderzam w osoby, które publikują codziennie. Ja to na maksa szanuję, jeżeli ktoś tak naprawdę jest się w stanie temu oddać i publikuje te filmy codziennie, no to po prostu szacunek. Natomiast ja mam inne podejście, ja wolę publikować mniej, ale żeby to po prostu było takie bardzo przeze mnie dopracowane. Więc jeśli pytacie o vlogmas, no to vlogmas będzie, natomiast właśnie w takim duchu, w jakim Wam to opisałam. Także mam nadzieję, że na kanale w grudniu będziemy się widzieć trochę częściej. Ja też jestem bardzo ciekawa, jak Wy w ogóle oglądacie filmy w grudniu. Czy macie w ogóle na to czas? No i czy te wszystkie vlogmasy, które się pojawiają, też faktycznie oglądacie? Czy zostawiacie sobie na przykład na styczeń, bo w styczniu zazwyczaj jest taka cisza. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Chciałam Wam jeszcze dać znać na temat tej kurtki, dlatego że ja ją pokazywałam w poprzednich vlogach i tak bardzo się nią zachwycałam. I generalnie jeśli chodzi o taki aspekt wizualny, to jak najbardziej dalej bardzo mi się podoba. Natomiast chcę Wam w tym vlogu powiedzieć, że bardzo Wam jej nie polecam, dlatego że ona jest bardzo kiepsko zrobione, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Natomiast chcę też w tych filmach dla Was nagrywać takie rzeczy, które na przykład mi się nie sprawdziły i mówić Wam o tych wadach. Trochę Wam powiem, co się z tą kurtką dzieje, dlatego że będę ją właśnie reklamować i odsyłać i będę ją już reklamować drugi raz, dlatego stwierdziłam, że nie chcę już wymieniać jej na nowy model, po prostu poproszę o zwrot pieniędzy i już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Ta kurtka jest generalnie zapinana na takie zatrzaski, jak tutaj widzicie. Natomiast ten materiał, który tutaj jest, on jest tak cieniutki, że te zatrzaski po prostu przy odpinaniu wychodzą z tej kurtki.
I tutaj już wyszedł mi na dole, wyszedł mi tutaj na górze, wyszedł mi też ten tutaj, właśnie w tym miejscu. Natomiast no, udało mi się go tutaj wsadzić, ale on i tak nie trzyma. Jak widzicie, tutaj się po prostu materiał rozchodzi pod tymi zatrzaskami. Tutaj zresztą jest tak samo, po prostu te zatrzaski stąd wychodzą, jak widzicie. I w momencie, kiedy ja odpinam tą kurtkę, tutaj ten magnes jest tak silny i tak mocny, że przy odpinaniu po prostu te części zostają jakby tutaj w tym miejscu. Czyli dokładnie to, co tutaj się wydarzyło. Tutaj jest ta część, która powinna być przymocowana do materiału, no ale niestety jakby została w tym magnesie i nie jestem w stanie już tego nawet odpiąć, więc generalnie reklamuję ją, dlatego że z tą poprzednią kurtką zadziało się dokładnie to samo i stwierdziłam, że już po prostu nie chcę drugi raz, trzeci właściwie, reklamować tego samego, tej samej wady. I mimo że ta kurtka jest przepiękna i jest ciepła i naprawdę bardzo mi się podobała, no to jakość jakby jest średnia i będę po prostu szukać na wiosnę czegoś innego, czegoś może bardziej właśnie na zamek, a nie na takie zatrzaski. Także w sumie, jeżeli macie coś do polecenia takiego właśnie w stylu takiego baranka, to będę Wam bardzo wdzięczna za jakieś polecenia, bo bardzo mi się w ogóle podoba ten styl, no ale niestety jeśli chodzi tutaj o jakość, to bardzo się zawiodłam. Okej, obiecałam, że Wam pokażę kurtkę i to jest kurtka puchowa, która jest w ogóle ze Stradivariusa. I powiem Wam, że to był trochę taki strzał w ciemno, dlatego że ja początkowo w ogóle zamówiłam M-kę, ale docelowo zdecydowałam się na S-kę, więc mam S-kę tej kurtki. Wrzucę Wam link do niej pod tym filmem w opisie. Tylko wrzucę Wam linka do Zalando, dlatego że ja ją kupowałam po prostu na Zalando i nie wiem, czy ona jeszcze będzie dostępna. Natomiast kurtka jest zarąbista. Ona jest, jak widzicie, bardzo, bardzo długa. Tutaj w pasie ma pasek. I jeśli chodzi o skład, to zależało mi na tym, żeby wypełnienie było w 100% naturalne i ta kurtka właśnie takie ma. Natomiast przez ten materiał w ogóle tutaj nic nie wychodzi. Ja z tą kurtką z Zary miałam niestety ten problem, że przez te szwy tutaj, właśnie przez te łączenia, no to niestety bardzo często te piórka wychodziły, natomiast tutaj nic takiego nie widziałam. Z tej kurtki, w tej kurtce już chodzę jakiś czas i naprawdę kompletnie nic się tutaj z niej nie wydobywa. Jest fajna, bo ma tutaj właśnie ocieplane na przykład kieszenie, więc można sobie, wiecie, ocieplić ręce, jak jest bardzo zimno. No jest po prostu tak na maksa porządnie wykonana, żebym w życiu nie powiedziała, że wiecie, że to jest Stradivarius. Jeśli chodzi o tą kurtkę, to ona się prezentuje następująco. Jest bardzo długa, jak widzicie, bo ona mi sięga do połowy łydki. No na pewno grubo za kolano. I jest tak bardzo ciepła. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie nic widać. Natomiast jest na maksa ciepła. Bardzo ten puch grzeje. I właśnie bardzo mi się podoba to, że ona ma tutaj właśnie jeszcze dodatkowo ten pasek, którym sobie można, wiecie, zrobić trochę talię, bo niestety w niektórych tych kurtkach takich a la kołdra, to wygląda, wiecie, tak, no po prostu jakby się było w kołdrze. Natomiast ta jest fajna, bo ona naprawdę bardzo ładnie leży, no i można sobie jeszcze dodatkowo właśnie obwiązać tutaj w talii, więc też jest spoko. Także wrzucę Wam link do tej kurtki, tu jeszcze ma oczywiście kapturek. Bardzo jestem zadowolona, na maksa jestem zadowolona. Kosztowała 500 zł, więc jak na kurtkę puchową to jest naprawdę bardzo mało. No a tak jak mówię, ma 100% naturalne wypełnienie i no i jest długa, jest bardzo ciepła i jest bardzo dobrze wykonana. Także wrzucę Wam raz jeszcze link pod spodem i tak. I w końcu mam porządną kurtkę, idealną taką, jaką chciałam i myślę, że warto było czekać. Ale powiem Wam, że i tak jestem w szoku, że udało mi się ją znaleźć za pierwszym razem. Taki strzał trochę w ciemno. Wróciłam i powiem Wam, że trochę mi smutno, bo dzisiaj rano spadł śnieg i była taka świeża warstewka, a teraz jak wychodziłam na taki szybki spacer, to już nie było po tym śniegu śladu i było już tak, wiecie, szaro, buro, już liści nie ma na drzewach, więc generalnie ta pogoda już mnie po prostu rozbraja.
bo nie wiadomo, czy jest jesień, czy jest zima. Jeszcze liście dobrze nie spadły, a już jest pełno śniegu. Ale przychodzę teraz do Was, bo chcę Wam pokazać właśnie te swoje zakupy na Black Friday. Skorzystałam z dwóch, z trzech promocji w trzech różnych sklepach. Promocje na ubranie zaraz Wam pokażę, natomiast chcę na razie poruszyć temat kosmetyków, dlatego że naprawdę z ręką na sercu przyznaję się Wam do tego, że po prostu skończyło mi się absolutnie wszystko. Od pielęgnacji ciała po pielęgnację twarzy. I były bardzo atrakcyjne te ceny, dlatego że po prostu tam w niektórych markach były nawet minus 35% do minus 40% chyba nawet. Więc skorzystałam i uzupełniłam i kupiłam tylko to, czego faktycznie używam. Więc zacznijmy sobie może od początku, czyli zaczniemy sobie może od pielęgnacji twarzy. I tutaj Wam powiem, że ja generalnie zrobiłam bardzo duże zamówienie na Basic Lab, dlatego że ja tych kosmetyków po prostu używam już od paru lat nawet. Natomiast ja po prostu lubię te kosmetyki, one mi się sprawdzają i naprawdę moja cera je bardzo polubiła, więc ja po prostu je regularnie uzupełniam, kiedy mi się kończą, właściwie kupuję te same produkty. Więc jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, to tutaj kończę już taki żel. To był gratis, który dostałam przy jakimś tam zamówieniu, więc po prostu go zużywałam, natomiast tu już jest praktycznie puste opakowanie i kupiłam sobie dokładnie taki sam, tylko po prostu w dużej pojemności. I gdybym wiedziała, że przy tych zamówieniach na nowo mi dorzucą po prostu takie, wiecie, w gratisie te żele, no to pewnie bym tego nie kupowała, bo teraz mam taki pełnowymiarowy, który po prostu sama kupiłam i dodatkowo dostałam jeszcze jeden taki sam i jeden chyba do cery wrażliwej, z tego co kojarzę, taki właśnie z różowym kolorem. Także mam po prostu teraz tych żeli w zapasie masę. Natomiast jeśli chodzi o taki pełnowymiarowy, no to kupiłam sobie dokładnie taki sam. Moim zdaniem w ogóle ta niebieska seria jest chyba najlepsza. Ona jest taka bardzo delikatna, ale po prostu doczyszcza wszystko. No i po oczyszczaniu ja rano korzystam z witaminy C, to też jest właśnie Basic Lab. I to jest ta witamina C 15% z prebiotykiem i filtratem z wody ryżowej, rozświetlenie i wyciszenie. Oni ogólnie mają parę różnych wersji, natomiast ja zawsze kupuję tą samą i ta mi się po prostu najlepiej sprawdza, więc kupiłam identyczne, bo to już jest właściwie końcówka, już tak wiecie, trochę tutaj wylewam już bez pipetki nawet, bo żeby się po prostu nie zmarnowało, więc kupiłam identyczny produkt, bardzo lubię, wydaje mi się, że to już jest moje trzecie opakowanie i po prostu mi się sprawdza, używam tego codziennie, więc po prostu uzupełniłam i kupiłam dokładnie to samo. Później jest krem z SPF, również Basic Lab, i to jest lekka emulsja ochronna SPF 50 i kupiłam identyczny produkt, dlatego że tu już też jest praktycznie puste opakowanie, tak jak mówię, no wszystko mi się skończyło w tym samym czasie. Także to do kosza, to nowe opakowanie będzie zaraz do użycia. I teraz jeśli chodzi o wieczorną pielęgnację, no to ja też używam jakby żelu do mycia, tylko myję buzię dwa razy. Mam oczywiście jeszcze płyn micelarny, akurat płyn micelarny mi się nie skończył, więc wow. Natomiast jeśli chodzi później o kolejne etapy, no to używam takiego toniku. Tego toniku też używam rano, natomiast no właśnie w wieczornej pielęgnacji on mi jakoś bardziej służy. Więc jeśli chodzi właśnie o zamiennik, to tutaj też już jest końcówka. Swoją drogą bardzo dobry jest ten produkt. W ogóle cała ta seria z Bielendy, taka żółta z ceramidami, jest super. Natomiast stwierdziłam, że chcę po prostu wrócić sobie do czegoś takiego bardzo naturalnego i ja kiedyś bardzo używałam bardzo dużo hydrolatów. No i stwierdziłam, że po prostu wrócę sobie do hydrolatu różanego. To jest akurat róża damasceńska i to są cztery szpaki. Bardzo ładne takie szklane, proste opakowanie. Ogólnie bardzo lubię cztery szpaki. Mam takie bestsellery, które mi się po prostu totalnie sprawdzają i właśnie ten hydrolat z róży jest jednym z takich produktów, więc zamiennik do tego to jest właśnie ten hydrolat różany. No i ja oczywiście będę go używała i rano, i wieczorem. Następnie ja zawsze po toniku właśnie nakładam serum i do tej pory miałam takie serum ceramidowe właśnie z tej żółtej serii z Bielendy. Natomiast teraz stwierdziłam, że chciałabym spróbować po prostu czegoś innego, też jakiegoś takiego, wiecie, nawilżającego, serum regenerującego. No i właśnie stwierdziłam, że spróbuję sobie serum z Basic Lab, dlatego że ja jedyne serum z Basic Lab, jakie miałam, to było serum z ceramidami chyba, takie właśnie biało-różowe.
Natomiast teraz stwierdziłam, że chcę sobie spróbować tego serum z trehalozą, 5%, 10% trehalozą. Kupiłam sobie właśnie zamiennie, bo tutaj już też mam właściwie taką końcówkę, już teraz wiem, że będzie mi to bardzo ciężko wygrzebać, więc zamiennie do tego kupiłam sobie po prostu to serum z trehalozą. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo bardzo bym nie chciała, żeby zrobiło mi krzywdę. A jeśli chodzi o krem do twarzy, no to tutaj nadal jeszcze używam tego kremu z Bielendy, tego też z tej żółtej serii. Na razie nie planuję go zmieniać, on mi się sprawdza bardzo dobrze. Tutaj akurat jego mam jeszcze połowę, więc myślę, że spokojnie jeszcze na jakiś czas mi starczy. Jeśli chodzi teraz o pielęgnację ciała, to tutaj kupiłam zamiennik dla mojego dezodorantu z Body Boom. To jest dosłownie już taka, wiecie, końcóweczka, już tak wygrzebuję tutaj z tych ścianek. Natomiast tak, powiem Wam, że ten dezodorant jest na maksa wydajny, ale on mi się nie spodobał i on nie chroni po prostu tak dobrze jak dezodoranty naturalne, które znam, więc stwierdziłam, że po prostu będę musiała wrócić do czegoś, co jest turbo sprawdzone. I powiem Wam, że zdecydowałam się na dezodorant z 4 szpaków. Ja już tych dezodorantów zużyłam chyba ze 3 albo nawet 4 opakowania kiedyś jeszcze go używałam. I miałam tą taką klasyczną wersję, chyba cytrynową albo limonkową, coś takiego. I to był właściwie jedyny dezodorant, jaki oni mieli. Natomiast teraz w ogóle, jak weszłam tam na stronę, to się okazało, że tych zapachów jest mnóstwo. I oj, nie wiem, czy to będzie mi pasować. Natomiast teraz wzięłam sobie o zapachu cedru i patchouli z ziemią okrzemkową. Taki jest bardzo duszący. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie spoko. Natomiast w opakowaniu jest bardzo intensywny ten zapach, więc mam nadzieję, że nie będzie taki przytłaczający. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to te dezodoranty są najlepsze. Ja już przetestowałam naprawdę wiele takich w kremie, bez sody, z sodą. Naprawdę miałam bardzo różne warianty i powiem Wam, że jedyny, jaki mi się sprawdzał, to był właśnie ten z 4 szpaków, więc stwierdziłam, że muszę wrócić do pewniaka. Natomiast od razu Was uprzedzę, że jeżeli potrzebujecie takiej turbo dobrej ochrony, to myślę, że te dezodoranty się nie sprawdzą. Jeśli chodzi jeszcze o to zamówienie z tych 4 szpaków, to stwierdziłam, że chcesz sobie jeszcze wziąć jakąś taką kulę do kąpieli i tutaj zdecydowałam się na taką zimową. Ona pachnie tak korzennie bardzo, ale bardzo, bardzo lubię te właśnie takie półkule naturalne, bo one też fajne dają taki klimat i mam ochotę sobie właśnie w grudniu zrobić jakąś taką świąteczną, wypasioną kąpiel, no i pewnie sobie też użyję tej kuli. Wiecie co, kiedyś miałam w ogóle takie podejście, że takie kule to zostawiam tylko na wyjątkowe okazje, a teraz po prostu ich używam i nie czuję jakby takiej presji oszczędzania na tym. Po prostu jak mam ochotę, będę miała ochotę sobie zrobić taki fajny, po prostu wiecie, wypasioną pielęgnację wieczorną, to pewnie zrobię sobie kąpiel właśnie z tą kulą, ale pachnie bardzo ładnie, tak? Tak korzennie, ale nie tak bardzo intensywnie i przytłaczająco. I w ogóle tutaj była jeszcze taka promocja na tych 4 szpakach, że przy właśnie zamówieniu na ten Black Friday, tam akurat nie było zniżki, oni przekazywali po prostu rabat na jakiś tam cel charytatywny, już teraz dokładnie nie pamiętam. Natomiast dorzucili mi do zamówienia parę takich miniaturek i to jest w ogóle strasznie cute, bo tutaj dostałam takie naturalne mydło w kostce z glinką zieloną, eukaliptus cytrynowy. Takie dosłownie maleństwo właśnie w takim papierowym opakowaniu, więc w ogóle super, super słodkie. No i tutaj dostałam jeszcze takie dwie miniaturki toniku do twarzy, sosna i rumianek. I tutaj dostałam żel do mycia twarzy, lipa i mydlnica. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale dostałam takie właśnie dwie mikro pojemności. Strasznie urocze to w ogóle jest, że ten żel jest jeszcze w takim, wiecie, ten żel jest w takim słoiczku z taką metalową nakrętką. I generalnie też mam cały czas takie podejście, że bardzo bym chciała zminimalizować pielęgnację, ale powiem Wam, że to, co Wam pokazuję, to już jest dla mnie minimum. I mam czasem takie wrażenie, że już bardziej w moim przypadku się tego nie da zminimalizować. Może kiedyś mi się uda jeszcze trochę bardziej gdzieś tam, trochę właśnie zredukować tą ilość kosmetyków. Natomiast na ten moment taka ilość jest po prostu dla mnie okej. I czasem się zdarza właśnie, że jak już się coś kończy, to kończy się naprawdę tego masa i odkupienie tego wszystkiego naraz to jest, powiem Wam, wyzwanie. Ale cieszę się, że po prostu miałam okazję sobie to wszystko właśnie kupić taniej. Nie kupowałam nic zbędnego, tylko po prostu wzięłam to, co było mi potrzebne. A jeśli chodzi o ostatni zakup, który poczyniłam, to powiem Wam, że ja generalnie na Pinterestie zrobiłam sobie taką tablicę, w której mam właśnie stylówki, które mi się bardzo podobają i dążę trochę tak naprawdę do stylu, który sobie tutaj gdzieś
No gdzieś sobie tutaj wybrałam i te stylówki mi się naprawdę na maksa podobały. I już od prawie roku chodzi za mną coś takiego, taka stylówka, która jest bardzo takim moim klimacie, ale bardzo zależało mi na takim swetrze i powiem Wam, że naprawdę nigdzie nie mogłam takiego znaleźć. No i właśnie zamówiłam, udało mi się znaleźć właśnie na stronie H&M-u taki sweter, przynajmniej podobny albo w podobnym klimacie. No i właśnie sobie zaraz przymierzymy, bo zobaczymy, co tutaj przyszło. Natomiast jeśli chodzi o tak wizualne i to, co widziałam na stronie, to wygląda bardzo, bardzo podobnie. No i nie wiem, co myślicie. Czy wygląda podobnie jak na Pinterestie? Bo wydaje mi się, że no jest duże podobieństwo. Jeszcze specjalnie ubrałam taki podobny kolor jeansu do tego, co tam było na tym zdjęciu. I kurde, powiem Wam, że podoba mi się bardzo. Ten sweter był dość drogi, więc dlatego go kupiłam właśnie na tym Black Friday, no bo miałam go zapisanego już naprawdę bardzo długo w tych zakładkach i bardzo, bardzo mi się podobał właśnie taki styl, taki golf, właśnie z takim bardziej tutaj, wiecie, nie takim bardzo przylegającym, tylko żeby ten golf był taki trochę bardziej nieprzylegający, o. I bardzo mi się też podoba to, że rękawy są, wiecie, takie trochę baloniaste, bufiaste, że jednak mimo wszystko tutaj jest ten ściągacz i on przylega do nadgarstka, ale ten rękaw jest taki luźniejszy, więc mi się to bardzo podoba. Ten golf ma przepiękny kolor, identyczny, mam wrażenie, jak na tym Pinterestie, dlatego że to nie jest szary, tylko to jest taki szary, złamany trochę zielenią, tak mi się wydaje. On jest taki bardzo chłodny, trochę bym powiedziała, że też wpada w taki beżowy, trochę takie, kurde, cappuccino, nie wiem, bardzo jest nieoczywisty ten kolor, ale bardzo mi się podoba. Ten sweter ma cudowny skład, dlatego że to jest, z tego co kojarzę, chyba 90% wełna i 10% kaszmir i on jest po prostu tak przyjemny, tak cieplutki, że mam ochotę go po prostu nie ściągać. Także nie wiem, co myślicie, dajcie znać, czy to Wam się podoba. Jak mówię, stylóweczka z Pinteresta praktycznie identyczna, jeszcze mi brakuje, wiecie, laptopa, żeby ją po prostu totalnie odwzorować. No i no podoba mi się. Podoba mi się i bardzo się zastanawiam, czego sobie nie zostawić. Teraz będą polecenia książkowe i ogólnie coś, co mi się udało właśnie przeczytać w ostatnim czasie, bo miałam właśnie w planach do końca roku przeczytać takie wszystkie książki hormonalne, które miałam właśnie gdzieś tam u siebie. No i pierwsza, którą przeczytałam, już ją kiedyś Wam pokazywałam w wersji angielskiej, tylko że tutaj mam właśnie w wersji polskiej, czyli Flow, jak zapanować nad hormonami i przyciągnąć je na swoją stronę. Autorem jest Alisa Witti. No i powiem Wam tak, to jest książka generalnie pseudonaukowa raczej, dlatego że tutaj nie ma tak naprawdę potwierdzenia tej autorki w takich klasycznych badaniach. Jakby nie było to brane pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o przebadanie tych zaleceń, które ona tutaj rekomenduje. Mi się ta książka bardzo podobała pod tym kątem, bo ja wiem, że te zalecenia mogą pomóc i jakby pomogły wielu, wielu kobietom, ale nie mogą raczej zaszkodzić, więc myślę, że warto w ogóle chociaż wziąć pod uwagę takie podejście, bo tutaj autorka właśnie przedstawia tą synchronizację cyklu naszego menstruacyjnego w takim kontekście właśnie aktywności fizycznej, posiłków i jakby składników odżywczych, które w tych danych fazach właśnie przyjmujemy i bardzo mi się to spodobało, dlatego że to jest po prostu coś, co gdzieś tam do mnie bardzo przemówiło i na pewno można gdzieś tam takie rady w życie wprowadzić. Natomiast, tak jak mówię, to jest książka bardziej pseudonaukowa. Te wszystkie tezy, które tutaj autorka przedstawia, nie są poparte tak naprawdę badaniami, tylko bardziej właśnie doświadczeniami innych kobiet. Po prostu na dużej grupie kobiet zostało to sprawdzone i z racji tego, że działa, no to jest to też opisane właśnie w tej książce. Jeśli chodzi o tą drugą książkę, to z kolei to już jest bardziej właśnie książka naukowa, książka zdrowotna, w której po prostu badań jest od groma. No i to jest książka Sposób na hormony, jak naturalnie pozbyć się zaburzeń hormonalnych i odzyskać równowagę. I autorem jest Sara Gottfried, która jest właśnie ginekolożką, ona jest bardzo jakby doświadczona w kwestii właśnie hormonów kobiecych i ta książka to jest po prostu kompendium wiedzy. Jeżeli jesteście kobietami, to polecam Wam bardzo, dlatego że tutaj to jest wszystko opisane w taki sposób bardzo przystępny, nie ma tutaj naprawdę takiego lania wody, nie ma tutaj też bardzo skomplikowanych, no takich właśnie, wiecie, definicji, tylko wszystko jest bardzo, w bardzo prosty, taki przystępny sposób opisane. Opisane są wszystkie hormony, które mają wpływ na kobiecy organizm. To mi się bardzo podoba, że to jest po prostu książka dla kobiet. To nie jest książka dla ogółu, tylko to jest książka dla kobiet w różnych fazach cyklu.
kobiet, które są w wieku reprodukcyjnym, są przed menopauzą, są po menopauzie, także tutaj jest wachlarz tak naprawdę bardzo taki szeroki i naprawdę na maksa mi ta książka otworzyła oczy na to, że zmiany, które wprowadzamy tak w kontekście takiego naszego codziennego funkcjonowania, nie muszą być jakieś hardkorowe. To mogą być naprawdę drobne rzeczy, takie drobne usprawnienia w codzienności, które naprawdę mogą nam bardzo, bardzo pomóc właśnie w takim zachowaniu równowagi hormonalnej. I też bardzo mi się podoba to, że właśnie nie ma tutaj takich, wiecie, rad, trochę takich z czapy, tylko to wszystko jest naprawdę, każde właściwie zalecenie, które tutaj jest w tej książce, to jest wszystko poparte badaniami na wielu, wielu kobietach. To wszystko jest gdzieś tam opisane w artykułach medycznych i tak dalej. Więc bardzo Wam polecam tą książkę. Naprawdę ona jest moim zdaniem warta tego, żeby ją mieć na półce i po prostu do niej sięgać i zaglądać. Ja ją przeczytałam, zrobiłam z niej masę notatek i na pewno będę do niej jeszcze nie raz wracać. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Wam, że nie mogę się totalnie przestawić na te bardzo długie wieczory. Jest godzina 16, a jest już tak turbo ciemno, że mam wrażenie, że już jest wieczór i zaraz trzeba będzie iść spać. Ale chciałam jeszcze poruszyć tutaj na koniec temat właśnie Instagrama i tego, jak chciałabym w grudniu funkcjonować. I powiem Wam, że miałam, nie wiem, czy w ogóle wszystkich będzie to interesować, natomiast jeżeli są tu jakieś osoby, które obserwują mnie też na Instagramie, to chcę Wam tylko dać znać, że grudzień to dla mnie będzie głównie miesiąc na skupienie się na YouTubie i chcę zrobić sobie detoks od Instagrama i nie robiłam tego nigdy w życiu, w sensie, wiecie, w takiej formie, bo chciałabym po prostu odinstalować aplikację tak, żeby po prostu nawet nie kusiło mnie wchodzenie tam, bo ja już czasem mam taki nawyk, że robię to tak automatycznie i pewnie dużo osób tak ma, że sięgacie po telefon i nawet nie chcecie nic konkretnego sprawdzić, tylko scrollujecie trochę tak bez sensu i tracicie na to czas. Mnie to po prostu bardzo zaczęło rozpraszać i z racji tego, że ja chcę jednak mimo wszystko bardzo mocno to ograniczyć, to trochę nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić w taki rozsądniejszy sposób, więc stwierdziłam, że po prostu takie mocne odcięcie. Potrzebuję po prostu takiego resetu chyba, w którym nie będę w ogóle korzystała z tych social mediów. Nie będę sprawdzała nawet osób, które bardzo lubię, tylko po prostu odinstaluję tą aplikację i potrzebuję takiego miesiąca bez tego medium społecznościowego. Mam wrażenie, że to medium totalnie nie sprzyja takiemu świadomemu konsumowaniu treści, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Więc stwierdziłam, że muszę zrobić po prostu drastyczny krok i chcę odinstalować po prostu tego Instagrama na ten miesiąc, na ten grudzień. I powiem Wam, że w pierwszym odruchu, jak sobie to pomyślałam o czymś takim trochę wyzwaniu, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to Boże, co się stanie przez ten miesiąc, tyle rzeczy mnie ominie. Ale później zaczęłam sobie tak to racjonalnie tłumaczyć, no i wiecie co, no ale co mnie ominie tak naprawdę? To, że osoby, które obserwuję i które bardzo lubię oglądać, dodają czasem rzeczy ze swojej codzienności, no to nie jest nic takiego, co aż tak bardzo może wpłynąć na moje życie, że ja bez tego nie jestem w stanie funkcjonować. Więc stwierdziłam tak, wiecie, na taki, jak sobie tak chłodno o tym pomyślałam, to doszłam do wniosku, że po prostu dobrze mi to zrobi. Skoro ja już mam takie FOMO na samą myśl o tym, że chcę tego Instagrama odinstalować po prostu na jakiś okres czasu, to ja już czułam po prostu, wiecie, taki wewnętrzny niepokój i to już mi dało taki sygnał, że coś jest nie tak, więc chcę po prostu nie dawać sobie pokusy, żeby mieć tą aplikację zainstalowaną, bo wiem, że będę po prostu do niej wchodzić i będę sprawdzać, co tam się dzieje, a jak może ją odinstaluję, to pierwszy raz robię coś takiego. Nigdy wcześniej po prostu czegoś takiego nie robiłam, więc mam nadzieję, że kiedy ja tą aplikację odinstaluję i faktycznie nie będę jej miała na tym telefonie fizycznie, że będę mogła sobie szybko, wiecie, do niej wejść,
to może to mi pomoże trochę ograniczyć właśnie to takie nawykowe i impulsywne takie korzystanie z tego telefonu. Także chciałam tylko dać Wam znać, że takie rzeczy się będą działy, więc jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiedzcie, że po prostu mnie nie będzie tam przez jakiś czas. Oczywiście też na Instagramie jeszcze o tym poinformuję, tak żeby się nikt nie zdziwił, że nagle mnie tam nie ma i że nie ma tam tych, wiecie, informacji o nowych odcinkach. Po prostu będą się pojawiać na YouTubie bez jakiejś dodatkowej informacji. Mam nadzieję, że z tego powodu właśnie YouTube też nie ucierpi. Dajcie znać w ogóle, jakie wy macie podejście do Instagrama albo w ogóle do takich mediów typu właśnie TikTok, Instagram i tak dalej, i tak dalej. Jestem też w sumie bardzo ciekawa, jakie wy macie podejście i jak wy sobie radzicie właśnie z takim trochę przytłoczeniem, tym nadmiarem, jeśli chodzi właśnie o ten content, który jest tam pokazywany. Także tak to wygląda, ja sobie teraz już dopijam herbatkę i kończę tego vloga, bo wydaje mi się, że i tak będzie bardzo długi, mimo że miał być bardzo krótki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w filmie dosłownie za parę dni, bo w niedzielę. Pa!